którego symbolika nie jest tak wieloznaczna. Tu pewnie specjaliści mogliby więcej powiedzieć coś. Możemy pogadać potem o tym tekście. Święta Halina, poszukująca Bożego Syna, i napotkała łączkę zieloną, a na tej łączce ścieżkę zrobiono. Poszła była święta Halina, poszukująca Bożego Syna, i napotkała Dunaj głęboki, a na tym Dunaju kamień szeroki. A na tym kamieniu trzy drzewa stoją, a z tych to drzewów kościół zrobiono. Znalazła go w onym kościele, a on tam klęczał przy Bożej chwale. Piastuje Halina swymi rękami, święta Halina Bożego Syna. A w tym kościele trzy groby stoją, a w pierwszym grobie Pan Jezus leży, a w drugim grobie święty Jan leży, a w trzecim grobie Matka Najświętsza. Przed Panem Jezusem świece goreją, przed świętym Janem organy grają, przed Matką Najświętszą kwita lelia, a z tej lelii ptaszek wywija. To ptaszek, jeno Syn Boży, co po całym świecie stworzenie mnoży.